Druhowie strażacy z jednostki OSP Ruszków I otrzymali nowoczesną motopompę. Ups, taki żarcik. Oczywiście chodzi o tę pompę. Jest to zaawansowana technologicznie motopompa japońskiej firmy Tohatsu, wysoce wydajna, napędzana mocnym dwusuwowym silnikiem benzynowym chłodzonym wodą. Jednostopniowa pompa turbinowa przy ciśnieniu 8 bar pozwala na przepompowanie ponad 2000 litrów wody na minutę. Pozyskanie motopompy było możliwe w ramach realizacji przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu programu rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie wielkopolskim na lata 2021-2030 i zostało sfinansowane z dotacji w proporcjach: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie ponad 32,5 tysiąca złotych, a Urząd Gminy Kościelec w kwocie prawie 14 tysięcy złotych. Na miejscu druhowie w sposób praktyczny mogli zapoznać się z obsługą i funkcjonalnością motopompy. Pozyskany sprzęt znacząco podniósł możliwości operacyjne jednostki. Oficjalne przekazanie motopompy miało miejsce w jednostce OSP w Pępowie, powiat jarociński.